Cześć i dzień dobry, witam Was ponownie na moim naturalnym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, o który wiele osób mnie prosiło, czyli o polecenie moich takich topowych i najlepszych kremów z filtrem, które będą się przewijać w mojej pielęgnacji w tym roku. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jakie produkty z dobrym składem wybieram, jeśli właśnie chodzi o kremy z filtrem, to zapraszam. Ale zanim zacznę, mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Otóż wydałam drugiego już mojego e-booka i tym razem jest on w całości poświęcony olejom roślinnym. Czyli mówię o tym, jak pielęgnować skórę olejami roślinnymi i absolutnie wszystko, co byście chciały wiedzieć na temat właśnie tych surowców. Oleje to są cudowne surowce, które zdecydowanie warto dodać do swojej pielęgnacji. U mnie lista rzeczy, na które pomogły, jest po prostu bardzo, bardzo długa. Pozbyłam się dzięki olejom głównie trądziku, ogromnego przytłuszczania skóry, także moje zmarszczki się zmniejszyły, no i skóra nabrała ogólnego blasku i zdrowego wyglądu. Efekty były niesamowite, podzieliłam się tym wszystkim tutaj z Wami na YouTube i tak też powstał m.in. mój kanał, a później wiele, wiele z Was także doświadczyło świetnych metamorfoz i Wasze skóry po prostu się bardzo zmieniły, właśnie dzięki dodaniu olejów do pielęgnacji. Ale żeby mieć dobre efekty, trzeba wiedzieć, jak tą skórę pielęgnować. Tak więc dlatego też stworzyłam takiego e-booka. Opowiadam w nim absolutnie wszystko i myślę, że będziecie mistrzyniami właśnie w pielęgnowaniu się olejami, jak i ogólnie w tych surowcach. Tak więc mega zachęcam Was do zapoznania się. Zapraszam na moją stronę, tam wszystko przeczytacie. E-book jest teraz w okazyjnej cenie, jak i stworzyłam zestaw, dzięki któremu kupicie taniej również mój pierwszy e-book o naturalnej pielęgnacji. Więc korzystajcie. Trzy produkty, które Wam dzisiaj pokażę, są naprawdę perełkami i są to takie kremy z filtrem, których chcę się używać. Są to takie kremy z filtrem, które mi osobiście nie sprawiają żadnych problemów i po prostu no jest to sama przyjemność. I muszę Wam się przyznać, że sama też jestem zaskoczona, że udało mi się znaleźć nawet trzy takie produkty, po które będę chętnie sięgać i które będą miały naprawdę fajne i dobre składy. Ponieważ ja osobiście w większości mam dość negatywne doświadczenia z kremami z filtrem, zwłaszcza właśnie z tymi naturalnymi, no i większość z nich niestety u mnie się nie sprawdzała. Miałam przeróżne problemy. Tak więc teraz obecnie naprawdę jestem zadowolona, że mam chociaż trzy i dla mnie to jest już naprawdę bardzo, bardzo dużo i w sumie no więcej nie potrzeba. Zastanawiałam się, od którego produktu zacząć, ale muszę Wam powiedzieć, że te wszystkie trzy produkty są na równi. U mnie, ja tak samo wszystkie bardzo je lubię, tak samo mi się sprawdzają, więc tutaj ta kolejność po prostu będzie przypadkowa. Ok, zaczynam od pierwszego produktu i pierwszy krem, który zdecydowanie ze mną zostanie i z którego jestem bardzo zadowolona, jest to krem od marki Recibo Team Sunscreen Light. Marka Recibo na początku wiosny wprowadziła pierwszy swój krem z filtrem, a następnie niedługo po tej pierwszej premierze nastąpiła kolejna premiera właśnie tego kremu z filtrem, który miał być takim lżejszym odpowiednikiem tego pierwszego. Muszę Wam powiedzieć, że to sprawdziło się, ponieważ ten krem pierwszy dla mojej skóry kompletnie się nie sprawdził, był zbyt ciężki, był pigment zbyt widoczny, natomiast to tutaj w przypadku tego produktu te wszystkie problemy po prostu zniknęły. No i ja jestem naprawdę zszokowana, jak bardzo ten produkt mi się spodobał. Ja już o tym kremie z filtrem nagrałam film i tam go porządnie recenzuję, więc jeśli macie ochotę posłuchać więcej obszernie na temat tego produktu, to tam chętnie Was odsyłam. Natomiast to, co tutaj chcę Wam powiedzieć tak konkretnie, to to, że ja nie mam absolutnie żadnych problemów z aplikacją tego kremu. Nawet jeżeli mówimy o odpowiednich ilościach, w moim przypadku to jest około 1 grama. No i to jest po prostu genialne, absolutnie szybko to się aplikuje, bezproblemowo, nic się nie dzieje. Kolejna sprawa jest taka, że bardzo mi się podoba, że ten krem ma lekki pigment. On jest dużo mniejszy niż ten pigment, który jest w tym pierwszym kremie od Recibo, ale wciąż jest. Jednak bardzo mi się podoba jego
ilość, ponieważ to nie jest taki bardzo, bardzo mały pigment, jak mamy na przykład w kremie od Inimini. Tamten pigment jest taki bardziej symboliczny i praktycznie on na skórze nam nie daje żadnej tonacji, nie daje nam też żadnej korekcji. Natomiast tutaj w przypadku tego kremu nie jest to bardzo duża korekcja, ale też właśnie nie jest taka niezauważalna. Dla mnie osobiście jest to ilość idealna, właśnie taka na co dzień, bo mam tutaj taki lekki jakby krem BB, lekkie krycie na skórze, ale oprócz tego, że jest takie to lekkie krycie, to jeszcze ta skóra tak fajnie wygląda, naprawdę. To jest coś innego, co właśnie zauważyłam, bo jednocześnie widzę takie jakby troszkę rozświetlenie tej skóry, równocześnie też mam ją troszkę bardziej wygładzoną, więc tutaj ja naprawdę jestem bardzo zadowolona po prostu z efektu też, jaki ten krem ma. I ja bardzo lubię go sobie stosować po prostu razem z makijażem, czyli nakładam ten kremik jako troszkę jako podkład, bo więcej już nic nie potrzebuję. Na to aplikuję resztę makijażu, też się super to sprawdza z pudrem, zwłaszcza z moim ostatnio ulubionym pudrem z Amelie. To ten duet jest świetny i ten puder ogólnie mi też się bardzo sprawdza do matowienia właśnie kremów z filtrem, więc tutaj od razu też Wam powiem i dam Wam link w opisie pod filmem. Więc u mnie to jest właśnie taka codzienność, czyli ten krem, pudruję go pudrem z Amelie, na to nakładam troszkę resztę makijażu. Jest super, po prostu jest super, to wygląda fajnie cały dzień, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Myślę, że nie ma sensu zasypywać Was większą ilością konkretów, bo tak jak mówię, już nagrałam pełną recenzję o tym kremie. To, co chcę Wam powiedzieć końcowo, to to, że jestem bardzo z tego kremu zadowolona, bardzo Wam go polecam, uważam, że jest to super, świetna formuła właśnie tak na co dzień, zwłaszcza na lato, ponieważ ta konsystencja jest naprawdę lekka, lekka, super. Aha, i jeszcze z takich podstawowych informacji, to tutaj mamy krem, który jest tylko i wyłącznie z filtrami mineralnymi, składowo jest świetnie, oprócz tego mamy ochronę UVB plus UVA, no i jest to SPF 30, więc wszystko super. Dobra, przechodzę do kolejnego produktu. Tam mieliśmy produkt lekko tonowany, a tutaj mamy kremik, który kompletnie nic nie tonuje, nie zostawia nam żadnego koloru. Jest to po prostu zwykły biały krem, przy którym nie musimy się martwić, że coś nam zabrudzi i tak dalej. I to jest krem z marki Mia, który też Wam dość niedawno nawet recenzowałam i jestem absolutnie nim zachwycona. Nie spodziewałam się, że ten krem tak dobrze mi się sprawdzi, że będzie tak bezproblemowy, że będę miała przyjemność z jego użytkowania. Absolutnie uwielbiam to, że mamy tutaj SPF 50, bardzo wysoka ochrona. Mamy tutaj mieszankę filtrów mineralnych oraz filtrów chemicznych, ale nowej generacji. I całościowo, składowo ten produkt jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Z chęcią go używam i naprawdę super się sprawdza. I w ogóle tutaj ten duecik dla mnie jest po prostu idealny, ponieważ ten krem używam sobie na twarz, bo lekko mi ją tonuje, mam lekki kolor, lekkie te wyrównanie skóry, a ten krem aplikuję sobie na resztę tutaj okolicy twarzy, czyli zazwyczaj sobie go aplikuję właśnie na szyję, na dekolt, czy na uszy, czy tutaj z tyłu na szyję, na takie miejsca, gdzie właśnie może coś mi się jednak przybrudzić od ubrania, więc nie chcę w tym przypadku używać kremu z pigmentem, a tutaj mamy to bezpieczeństwo, że nic mi się nie przybrudzi i mogę sobie go super stosować właśnie na resztę ciała. Więc mega, ale nie tylko brak pigmentu jest tutaj plusem, tylko też lekkość tego produktu i to, jak on fajnie się sprawdza, ponieważ absolutnie nie mam najmniejszych problemów z aplikacją tego kremu, zarówno na twarz, jak i właśnie tutaj na resztę ciała, na dekolt, na szyję, super, po prostu sobie raz, dwa rozsmarowywuję, on się bardzo ładnie wchłania i to jest kolejna sprawa, która idzie za tym, że ja mogę go sobie używać właśnie na szyję, czy tutaj na dekolt, czy na uszy i tak dalej, ponieważ to nie jest tłusty produkt, on nie pozostawia mi żadnej tłustej warstwy, bo dla mnie osobiście to jest mega niekomfortowe, kiedy mam krem z filtrem, który jest mega tłusty, no i to wszystko tutaj tak jest niefajnie, zwłaszcza jak jest lato, jest upał, to każda warstwa, którą wyczuwamy, no daje taki dyskomfort, przynajmniej mi osobiście. Więc tutaj ten fakt, że ten krem jest lekki, wchłania się, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, nie mam pytań. Świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa, polecam ten krem całym sercem. Jak wiecie, ja testowałam dość sporo takich kremów dobrych składowo z filtrem, bo oprócz działania też zależy mi bardzo na składzie, aby ten skład po prostu był dobry, zarówno też jak i filtry były fajne, które są użyte do produktu. No i tutaj naprawdę wszystko mi pasuje i jestem bardzo zadowolona. Okej, przejdźmy teraz do ostatniego produktu, który jest w zasadzie takim moim zaskoczeniem. Też już ten produkt widzieliście na moim kanale, bo pamiętajcie, że
ja tutaj Wam pokazuję rzeczy, które naprawdę mnie zachwycają, których naprawdę używam na co dzień. Nieważne, czy jest to filmik sponsorowany, czy też nie, ja pokazuję to, co naprawdę uważam za świetne. Koniec i kropka. I tym produktem jest, słuchajcie, serum od Ilia. To jest super serum, które ma SPF 30, ale tak naprawdę ten faktor jest dużo wyższy. On ma ponad 40 SPF, tylko że u nas no, z jakichś tam uwag prawnych taka nazwa właśnie tutaj musi być SPF 30. Ale warto mieć na uwadze, że ten faktor jest wyższy. W Stanach on ma napisane na opakowaniu SPF 40. Zaś sama marka mówi, że to jest około 48, więc bardzo, bardzo ładnie. I to jest, słuchajcie, produkt mega ciekawy, turbo ciekawy. Jego minusem jest oczywiście to, że mamy tutaj bardzo wysoką cenę, bo to jest ponad 200 zł za właśnie tą buteleczkę. Ale muszę Wam powiedzieć, że ten produkt jest wart naprawdę tych pieniędzy i no i po prostu wszystko tu jest na tak. Jeżeli miałabym na przykład porównać, który z tych produktów bym wybrała, tutaj oczywiście mamy dużo niższą cenę, więc super, ale tutaj mamy troszkę inną formułę. Myślę, że oba te produkty naprawdę są warte spróbowania, ale też są jednocześnie troszkę inne. Jeśli miałabym mniej funduszy, to zdecydowanie nie zastanawiałabym się i wybrałabym właśnie ten z Recibo. Ale jeśli mam troszkę więcej funduszy i chcę spróbować czegoś innego, czegoś ciekawego, co może też mnie zachwyci, to wtedy jak najbardziej ten produkt jest super. I słuchajcie, to jest takie serum, ja je użyłam w filmiku makijażowym, tam dokładnie możecie sobie zobaczyć tą dziwną konsystencję, która jest płynna, ale dzięki temu, że ona jest płynna, to jednocześnie mamy taką inaczej odczuwamy ten produkt, nawet jak nałożymy odpowiednią ilość, to inaczej nam to wszystko tutaj się sprawdza. Przede wszystkim ten produkt jest mega lekki, on jest lżejszy nawet od tego kremu z Recibo, który i tak uważam, że jest bardzo lekki, to ten jest jeszcze lżejszy, ale co jest tutaj najbardziej śmieszne, to to, że on na początku się taki nie wydaje, ponieważ on ma bardzo tłustą konsystencję, naprawdę to jest produkt taki olejowy, natomiast najciekawsze jest to, że w momencie, kiedy ja ten produkt przypudruję i tutaj znowu świetnie mi się sprawdza produkt puder z Emily, po prostu idealny duet także, to w momencie, kiedy ja przypudruję to wszystko tym pudrem, nie mam pytań. Słuchajcie, to mi wytrzymuje przepięknie przez cały dzień. Absolutnie nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje z moją skórą. Tak jak tutaj w przypadku Recibo, troszkę już zaczynam zauważyć, że ta skóra pracuje. Już ona gdzieś tam lekko się błyszczy, ale to słuchajcie, mi w ogóle nie przeszkadza, bo to nie jest jakieś duże, bardzo zauważalne. Tak tutaj w przypadku tej Ili, to po prostu tak samo to wygląda jak zaraz po przypudrowaniu. Skóra jest tak leciutka, tak lekko jest tutaj z tym produktem. No to jest po prostu dla mnie świetne. Zdecydowanie duży plus za to, że mamy tutaj tak wysoki faktor, a jednocześnie mamy tak właśnie taką płynną, dziwną konsystencję. Składowo ten produkt także bardzo mi się podoba. Ja go bardzo lubię używać właśnie do makijażu, czyli właśnie jako taki zamiennik troszkę kremu BB. On ma także bardzo lekkie krycie. Myślę, że ten produkt ma troszkę mniejsze krycie niż ten z Recibo, ale jest to bardzo, bardzo porównywalne. Na pewno tutaj musicie być przygotowane właśnie na taką wyjątkową konsystencję, na to, że ten produkt sam w sobie jest tłusty, aczkolwiek przy przypudrowaniu po prostu staje się niewidoczny, niewidoczny. A kolejna sprawa też jest taka, że miałam takie opinie posiadaczek suchych cer, że jeśli mają dziewczyny suche cery, to ten produkt w ogóle im się tak super wtapia, że nawet nie muszą tego pudrować i jestem w stanie tutaj w to uwierzyć. Natomiast u mnie na cerze normalnej, no to ja mam taką chęć i potrzebuję właśnie to przypudrować. Tak więc myślę, że więcej nie ma co tu mówić. Naprawdę ja jestem tym produktem zachwycona, będę zdecydowanie do niego wracać. I tutaj też zajrzyjcie sobie do tego filmiku makijażowego, bo tam dokładnie aplikuję ten produkt, więc możecie sobie podpatrzeć co i jak. No i tak słuchajcie, jesteśmy na samym koniuszku tego filmu i przedstawiłam Wam moje trzy absolutnie hitowe kremy z filtrem, które uważam, że przede wszystkim uważam, że naprawdę warto się z nimi zapoznać. Jeżeli szukacie kremów z filtrem, które są dobre składowo i które się dobrze przy tym sprawdzają, które są bezproblemowe. Są tutaj trzy różne formuły, każda z nich jest inna, ale naprawdę każda z nich jest absolutnie cudowna. Ja jestem bardzo zadowolona, że natrafiłam na te kremy i że mogę sobie używać tych kremów i po prostu sprawia mi to przyjemność. Nie denerwuję się rano, nie wiecie, nie muszę poświęcać na to bardzo dużo czasu. No więc tak, w skrócie, to są moje hity, mega je polecam. Myślę, że więcej tutaj nie ma nic do dodania.
I tutaj znowu też Wam wspomnę, bo czasami też otrzymywałam takie komentarze, żebym na przykład nagrała jakiś filmik niesponsorowany z recenzją kremu z filtrem. Nagrywam też i takie, ale oczywiście też zdarzają się współprace, za które jestem bardzo wdzięczna i które uwielbiam i które przyjmuję z wielką chęcią, ponieważ tak jak ja Wam tutaj już wcześniej wspomniałam, ja polecam tutaj tylko i wyłącznie to, co mi się sprawdza, co uważam za świetne, co i tak bym Wam poleciła, bez względu czy jest współpraca czy nie, a jeżeli mogę współpracować z marką i przy tym polecić Wam super produkt, którego jestem pewna, to nic więcej tutaj nie potrzebuję. Naprawdę nie wiem, jak jest u innych, ale u mnie zawsze po prostu polecam to, co mi się na 100% sprawdza, obojętnie czy mamy tutaj film sponsorowany, czy też nie. Dlatego też widzicie tutaj produkty, które już mogliście widzieć we wcześniejszych filmach. Zarówno ten, jak i Mia, który przygotowałam we współpracy recenzję, a jak widzicie tutaj ten krem także się pojawia, bo po prostu jest genialny. Więc takie moje mała adnotacja. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te polecenia Wam się przydadzą i sprawdzą, że będziecie sobie miło z nich korzystali podczas tego letniego sezonu, jak i później. No i co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Buziaki!